Wyszło ostatnio kilka fajnych singli e, i chciałem Cię też tutaj, tutaj, też tutaj podpytać, który Ci się najbardziej podobał, bo wyszedł tak, no a propos tematu, na, o którym teraz e, rozmawialiśmy, Szpaku wypuścił ośmiogwiazdkowego Skurwiela, mm -hmm. e, PZ e, m, utwór Sky. nawiązujący do twórczości i tak, czyli Nisko jest niebo, Kasta z Guralem, Pipa, Lampa Oranżada, Słoń Wojna Totalna który z tych kawałków jakoś najbliżej twojego serca się znajduje w tym eee, momencie? Najmniej chyba Gural, bo jakby ja nigdy nie słuchałem dużo Gurala, chociaż bardzo doceniam to jego wkład w kulturę, ale no jakby ten styl rymowania nie zawsze był dla mnie. A ten słuchacza. pomysł Kasty, żeby nagrać płytę, która będzie łączyć młode pokolenie raperów ze starym pokoleniem raperów, to jest odgrzewany kotlet, czy to jest świeży pomysł? Tak wiesz zdaniem. to niektóre odgrzewane kotlety są po czasie świeże, mhm. gdy, gdy się ich długo nie robiło, ja wiem, że to odgrywany kotle to takie dla mnie spoko właśnie, że, że ktoś, kto ma charyzmę, próbuje właśnie tak pogodzić te światy, które też się często bifują. Chociaż trochę mniej my się. Wydaje, że ci starsi raperzy jakby trochę zmienili podejście, bo też trochę musieli. A, ale, ale myślę, że to może być spoko. Ja, ja lubię lubiłem rapkasty, też jestem trochę lokalnym patriotą, bo nie jest z okolic Wrocławia. No tak. 7-1. Tak, ja trenowałem. Box swego czasu w budynku, w którym Kasta chyba miał studio też. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek się ze sobą gadaliśmy, ale, ale ja jakby uważam, że on na jako raper zawsze. Z tych singli, wracając do tematu. Oj, każdy z tych singli jest dobry. Szpaku. Bardzo mi się podoba jakby patent, który on sobie wymyślił na muzykę, czyli bawienie się efektami, yy, bawienie się, to, to naprawdę jest melodyjne. Podobają mm. mi się melodie, które on wymyśla, podoba mi się charyzma, z jaką on nawija. Uważam, że on jest naprawdę dobrym raperem. Naprawdę. Ma moc. Ma, ma bardzo, bardzo dużą moc. I, i, jakby, I bardzo mi się podoba ten właśnie patent, który, który on sobie wymyślił na muzykę. To jest uważam, strzał w dziesiątkę, jak on to doprowadził do perfekcji. Nie wiadomo, nie wszystkie kawałki mi siadają, ale, ale słuchałem jego nowej płyty i mi się podoba. Eee, słoń. Jakby też go dużo nie słuchałem eee, w czasach, kiedy jeszcze tak dużo polskiej muzyki słuchałem. Sorry za składnie. Ale ten numer mi się bardzo podoba, bo jakby jest tak zaangażowany społecznie mm. i też. Ma wstęp, rozwinięcie. I nawet ja podzielam w większości światopogląd słonia w tym, w tym numerze, bo on tak chyba bardziej był takim głosem rozsądku, głosem mm. centrum. Więc, więc to, to bardzo na propsie. Może muzycznie jakby aż tak super, to dla mnie nie, jest, ale chyba nie o to chodziło w tym numerze. Dlatego, dlatego ten numer jest mega, mega, mega spoko. Ale no, na pierwszym miejscu PZ, bo, bo jakby ja bardzo lubię podejście do, takie emocjonalne do muzyki, mm. wyalienowanie trochę tego PZ-a no i uważam, że on jest przekapitalnym raperem, takim jednym z najlepszych tego starszego pokolenia, który jeszcze robi muzykę tak, nie mogę powiedzieć, że ciągle, bo PZ chyba miał przerwę, ale, ale jakby teraz niedawno wydał płytę, która też mi się bardzo podobała, a ten singiel jest przejebany.